Wśród wielu interesujących przedstawicieli świata liczb można wyróżnić liczby palindromiczne. Są to takie liczby, które czytane od lewej i od prawej strony są jednakowe. Co ciekawe, każda liczba palindromiczna o parzystej liczbie cyfr jest podzielna przez 11. Sprawdź to samemu. Na początku mamy takie zadanie: znajdź dwie liczby, których suma wynosi 15, a różnica 7. Czego szukamy w danym zadaniu? Szukamy dwóch liczb. Jakich liczb? Takich, których suma wynosi 15, a różnica 7. Skoro szukamy dwóch liczb, to trzeba wprowadzić dwie odpowiednie niewiadome. Ja wykorzystam następujące oznaczenie. Literą P oznaczę pierwszą liczbę, a literą D drugą liczbę. Wiemy, że suma tych dwóch liczb wynosi 15. Jak zapisać sumę liczb P i D? To będzie oczywiście P plus D. Różnica tych liczb wynosi 7. Jak zapisać różnicę liczb P i D? Będzie oczywiście P minus D. Zatrzymaj teraz film i spróbuj ułożyć odpowiedni układ równań. Potem porównaj go z moim. Suma tych dwóch liczb wynosi 15. To nasze pierwsze równanie. A różnica tych dwóch liczb wynosi 7. Pamiętaj, aby oba równania w układzie równań spinać klamerką. Zatrzymaj teraz film ponownie. I spróbuj rozwiązać samodzielnie ten układ równań. Następnie porównaj swój wynik z moim. Zauważ, że przy D w obu równaniach stoją przeciwne współczynniki. Dlatego wykorzystam metodę przeciwnych współczynników i dodaję oba równania stronami. Otrzymuję takie równanie. Zauważ. Że D nam się skróci. Po uproszczeniu otrzymuję, że 2P równa się 22. Aby policzyć P, należy teraz podzielić obustronnie przez 2. P równa się 11. Suma P i D ma nam dać 15. Skoro P równa się 11, to D będzie równe 15 minus 11, czyli 4. Oto nasze dwie szukane liczby: 11 i 4. Ich suma wynosi 15, a ich różnica 7. Oto kolejne zadanie. Cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej jest dwa razy mniejsza od cyfry jedności. Jeżeli cyfry tej liczby przestawimy, to otrzymamy liczbę o 27 większą od szukanej. Znajdź tę liczbę. Czego szukamy w danym zadaniu? Szukamy pewnej liczby dwucyfrowej. Możesz pomyśleć, że skoro szukamy jednej liczby, to będziemy mieć jedną niewiadomą, ale tak nie jest. O czym mówi treść zadania? Jest mowa o cyfrze dziesiątek i o cyfrze jedności danej liczby. To oznacza, że naszymi niewiadomymi będą cyfra dziesiątek i cyfra jedności szukanej liczby, a nie sama liczba jako całość. Literę D oznacza cyfrę dziesiątek, a literę J cyfrę jedności. Jak zapisać liczbę dwucyfrową jako sumę dziesiątek i jedności? Pokażmy to na przykładzie liczby 28. Cyfrą dziesiątek jest w tym wypadku 2. A cyfrą jedności 8. 28 możemy zapisać w następujący sposób: że jest to 2 razy 10 dodać 8, czyli 20 dodać 8. Dwójka jest cyfrą dziesiątek, a ósemka cyfrą jedności. Każdą liczbę dwucyfrową możesz zapisać w takiej postaci. Cyfra dziesiątek razy 10 Dodać cyfra jedności. W zadaniu jest mowa o przestawieniu cyfr. Jeśli przestawimy cyfry w liczbie 28, to otrzymamy liczbę 82. Zauważ, że cyfra jedności 8 stała się teraz cyfrą dziesiątek, natomiast cyfra dziesiątek, czyli 2, stała się teraz cyfrą jedności. 82 również możemy zapisać w taki sposób. Że jest to 8 razy 10 dodać 2. 8 jest cyfrą jedności naszej pierwotnej liczby, 28. Natomiast 2 jest cyfrą dziesiątek naszej pierwotnej liczby. Jeśli teraz w miejsce dwójki podstawimy literę D, a w miejsce ósemki podstawimy literę J, to otrzymamy dwa równania. Oto te dwa równania. Skoro wiemy już, jak zapisać liczbę dwucyfrową jako sumę dziesiątek i jedności, uporządkujmy zebrane dotychczas dane w jednej tabeli. Dotychczasowe informacje zebraliśmy tutaj. Czas ułożyć układ równań. Wiemy, że cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej jest dwa razy mniejsza od cyfry jedności. Jak to zapisać w postaci równania? Równanie wygląda następująco. Cyfra dziesiątek jest dwa razy mniejsza od cyfry jedności. Wiemy też, że po przestawieniu cyfr w tej liczbie dwucyfrowej otrzymamy liczbę o 27 większą od szukanej. Zastanówmy się, jak to zapisać. Po przestawieniu cyfr otrzymamy liczbę daną równaniem. 10j plus d. Nasza pierwotna liczba. Jest opisana równaniem 10d plus j. Wiemy, że ta liczba jest większa o 27 od tej. To również trzeba dopisać. Otrzymaliśmy nasz układ równań. Zatrzymaj teraz film i rozwiąż go samodzielnie. Potem porównaj swój wynik z moim. Ja wykorzystam metodę podstawiania i w miejsce D do drugiego równania podstawię jedną drugą J. Otrzymuję 10 J plus 1, druga J równa się 10 razy 1, druga J, dodać J, dodać 27. Teraz upraszczam drugie równanie. 10 J dodać 1, 2 J to 10,5 J. 10 razy 1, druga J to 5 J. Dodać J. Daje w rezultacie 6J. Teraz obustronnie odejmuję 6J w drugim równaniu. W ten sposób pozbędę się niewiadomej z prawej strony równania. Otrzymuję, że 4,5J równa się 27. Aby wyliczyć teraz J, muszę podzielić obustronnie drugie równanie przez 4,5. Ostatecznie J równa się 6. Skoro d to 1, 2, j, to d równa się 3. Cyfra dziesiątek naszej liczby to 3, a cyfra jedności to 6. Czy to koniec naszego zadania? Nie. Mieliśmy znaleźć liczbę dwucyfrową. Jaka liczba dwucyfrowa ma cyfrę dziesiątek 3, a cyfrę jedności 6? To oczywiście 36. To jest nasza szukana liczba. Liczbę dwucyfrową możemy zapisać jako sumę dziesiątek i jedności. Dowolna liczba dwucyfrowa to cyfra dziesiątek razy 10 dodać cyfra jedności. Liczba o 2 mniejsza od x to x minus 2. A liczba dwa razy większa od x to 2x. Był to kolejny film z playlisty o zadaniach tekstowych wykorzystujących układy równań. Zachęcam cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty oraz do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.